schodzi się po królewską ruszą na Słubicę. Piętnasty dzień i zaraz pęknie tysiaczek. Słuchajcie, zawsze mi się zachodnia część kojarzyła z przejściami granicznymi, stacjami i tak dalej, betonem. A tutaj taka piękna sawana. Tak cały czas wzdłuż Odry. Pięknie. Zwiedzam swój kraj. Dookoła. Tam mamy oczywiście Odrę, a tutaj obelisk pamiętający kopanie pierwszego słupa granicznego miejscowość Czelin tutaj przy Odrze, więc historyczne miejsce. No i trzeba było tutaj też dobiec, bo biegnę wzdłuż granic. Jerzy Bednarz, legenda i naprawdę no autorytet, i na takich jak on to my, moje pokolenie się uczyło i brało przykład i właśnie wdrażało się w to bieganie. Wyłapał Artura w lesie. W lesie, w drodze na Kostrzyn. A Jurku, przypomnij, ile ty masz tych maratonów, bo ja już obliczyłem, że nie wiem, czy do końca życia, chyba nie 681. Oj. I ostatnie dwa lata nie dołożyłem ani jednego i chyba nie dołożę, bo po co? Swoje to, zrobiłem. To już jest tak dużo, że już... Spadłem wprawdzie w tej liście, są na trzecie miejsce. Ale... Przemotoru się ucieszył, ale to zabawa. W sercu jesteś królem maratonu i legendą, żywą legendą, więc to naprawdę... Koronę Rysiowi Kałaczyńskiemu oddałem. Niech ma! On zrobił wielką rzecz. Tak, no to 366 dni. A powiedz mi, trzymasz kciuki za mnie, nie? Oczywiście. I to, Arturze, co jest najcenniejsze, zdrowie. No właśnie. A to, czy będziemy jeszcze zaliczać, czy już nie będziemy, faktem jest, że przez to, że trochę odpuściłem, to wyleczyłem sobie bezoperacyjnie kolano. O, super. Bo nie dociążam. O. Znowu 10 godzin prawie bez jedzenia jakiegoś konkretnego, ale warto było, bo takie pyszności mięsko, pierskuj czeka w sosie mango, a później będzie jeszcze kapka i jakieś ciachanie się gość, a potem do marketu zrobić zakupy, bo przez 30 km znowu nie będzie żadnego sklepu. Więc czasem jest wykwintnie, a czasem przez raz mam buteleczką wody i jednym batelkiem. Tak to bywa. Podjadłem, Kostrzyn za mną. No i co? Na Słubicę. Czas na nocleg, ale jeszcze 28 km, tak trzeba się spieszyć. Wzdłuż granic. Tam słupek. Polska. Tam słupki graniczne Niemiec, tu wylewa Odra i taką ścieżynką, jak najbliżej granicy. Jej! Wow! W końcu, prawie 1000 noga. Jak? O, dzięki serdeczne, dzięki za tę śrubkę. To co, teraz tydzień wolnego? Czy... Nie, jutro. Jutro dalej? Nie, no. Jutro. Tak, no. Czekaj. Dzięki Mariusz za końcówkę. I co? Trzymasz kciuki, nie? Żebym dał radę. Szybka regeneracja i do przodu. Dzięki. Taka niespodzianka pod koniec 16 etapu, mój ukochany brat! Yeah. Krzyczał, a ja w ogóle nie kojarzyłem, że to on tam stoi. Niespodzianka musi być! Ale energia, 16 etap,
A jutro? Jutro przekraczam 1000 km, więc kosmos totalny. Jeee! Jeee! Wracam! Szampana otworzymy!